Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Milan z kanału Milan Studio i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jest to już... Dobra, nie wiem, który to już vlog dokładnie, ale jest to kolejny film. A tymczasem, jako że jest strasznie gorąco na dworzu, to chodźmy na basen. Jeszcze nie wiem z jakiego powodu, ale dzisiaj na basenie dostałem... ponton. Odświeżenie i ochłodzenie i powoli można wracać do domku. Pochłodzony i odświeżony po basenie, ale tak jest tak gorąco, że jestem zmęczony. A teraz czas na obiadowego grilla. Teraz czas na trochę montażu. A tak wygląda aktualnie moje stanowisko, gdzie montuję film. Monitor 4.3, dlatego że dużego nie brałem, a montować się na tym też da. Myszka, klawiatura na dole i komputer tam z tyłu. Zabezpieczono zasięg internetu, wszystko bezproblemowo działa. Także ja zabieram się dalej na montaż. Wieczorem postanowiliśmy się wybrać do Starego Miasta w Winterthurze. Miałem właśnie dworzec główny, z którego będę sporo korzystał jeszcze w naszym wyjeździe, w moich vlogach. Wcześniej wam tego nigdy nie mówiłem, ale ja w Szwajcarii byłem już chyba 3 czy może 4 razy i wszystkie te uliczki, jak byłem malutki, byłem naprawdę malutki, młodziutki, przeszedłem naprawdę dużo razy, ale tak naprawdę już nic nie pamiętam, więc ja odkrywam to wszystko jakby na nowo. To miasto całe jest całkiem spore, dlatego jest dla mnie bardzo ciekawe i myślę, że filmy stąd będą dla was też bardzo ciekawe. Ile ja mogę mieć, jak ostatnio raz byliśmy w Szwajcarii? 10 lat. I też da się zająć statuę wolności. Yeah, and I vlog every day and try to make these videos every day and upload. Miron Studio. Okay. And now you travel to Switzerland. I do this Facebook site from Winterthur, from this town. Okay. Do some photography about Winterthur. Oh, okay. Yeah, I will check it out. To check it out. Yeah, it's just when I see someone with the camera, I go to talk and ask what they're doing and then. Okay. So have a nice day. Bye. Have a nice day.
fajne miejsce, ale dalej nie idę. Zawsze podziwiałem, jak przyjeżdżałem do Szwajcarii, głównie do właśnie Winterthuru, ile ludzi dojeżdża wszędzie tutaj rowerami. Tu co chwilę widać kogoś na rowerze i rowerów stoi pełno, jak zresztą widzicie. W każdym miejscu, w każdym zakamarku można znaleźć ich pełno. Są dosłownie wszędzie. Lody mamy, także powoli już do domu wracamy. No i ja już wróciłem do domu, szybciej dzisiaj idę spać, bo jutro czeka mnie coś wielkiego. Pewna podróż, ale więcej wam nie będę zdradzał, zobaczycie w jutrzejszym vlogu. Będzie naprawdę ciekawie. Także ja już chcę spać, żegnam się z wami. Jeśli ten filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć całą resztę tych vlogów, zostawcie subskrypcję na moim kanale. Dziękuję za oglądanie tego filmu, cześć!